się bardzo cieszę, że Bartek został doceniony, że może po sobie Bartka też została doceniona, jakaś tam dobra gra Krakowi w ostatnim czasie, ale prawda jest taka, że chłopak jest naprawdę ostatnio w bardzo wysokiej dyspozycji. Myślę, że trener Nawałka potrzebuje już takich zawodników w dobrej dyspozycji na już, dlatego powołanie do Bartka. Dla Bartka my się natomiast też chodzimy twardo po ziemi. Bartek zresztą też, on sobie zdaje z tego sprawę, że na razie do tej kadry jeszcze musi dużo poterminować, ale w tej sytuacji, w tej naszej sytuacji, gdzie jakoś tam próbujemy iść do góry, to takie powołanie z takim fajnym, pozytywnym kopem dla całego klubu, dla wszystkich zawodników, trenerów, pracowników, bo już dawno nie było w Krakowie reprezentanta i to jest najważniejsze. Ja na razie staram się do tego wszystkiego spokojnie podchodzić. Dla mnie to jest przede wszystkim nowe doświadczenie, które mam nadzieję, że kiedyś zaprocentuję. Dla mnie to jest wspaniała sprawa, chociaż możliwość treningów z zawodnikami, można powiedzieć, z klasy światowej, więc podchodzę do tego spokojnie, aczkolwiek jeżeli uda się rozegrać jakieś minuty, to będę bardzo szczęśliwy. Oczywiście zazdrościmy, jest to taka pozytywna zazdrość, bo wiadomo, że każdy z nas po to trenuje i po to daje serce na boisku, żeby kiedyś założyć tą koszulkę reprezentacji seniorskiej, tak? Chłopaki mi gratulowali jako jedni z pierwszych, kiedy się dowiedzieli. Na pewno bardzo sobie kibicujemy nawzajem. Tak jak i Wdówka, jak i Szewa. Życzymy mu powodzenia i cieszymy się z jego powołania, bo naprawdę zasłużył sobie tymi meczami, tymi bramkami, asystami w meczach i zasłużył sobie na to powołanie.